Jak ty przeszłaś okres buntu, kiedy byłaś nastolatką? Mój okres buntu trwał długo. Czasami mam wrażenie, że trwa cały czas. Myślę, że warto być w pewnych aspektach cały czas buntownikiem. Chyba najsilniejsze tak naprawdę przeżyłam na studiach. Zaczął się chyba najmocniej w wieku 18 lat. Ja również miałam taką potrzebę budowania własnej tożsamości. Wyprowadziłam się z domu, jak miałam 18 lat, co jest, może nie jest jakoś super wcześnie, ale jak na dzisiejsze standardy, to niekoniecznie zawsze takie częste. Tym bardziej, że studiowałam w mieście, w którym mieszkam. Ale bardzo chciałam poczuć się niezależna, także wynajmowałam mieszkanie z koleżankami, czasami nawet w takiej dużej grupie, w komunie. Można powiedzieć, że żyłam w komunie przez chwilę i fajnie to wspominam. No i co? No i przede wszystkim takie mówienie nie dla zasady.